W dzisiejszym materiale komentuję treści bardzo kontrowersyjne, więc jeżeli jesteś nowym widzem lub nie rozumiesz mojego poczucia humoru i faktu, że ten film to jest satyra i pewnego rodzaju komedia i stand-up, to lepiej nie oglądaj go do końca. Ostrzegam też osoby przewrażliwione lub wrażliwe na krew albo tematy dookoła śmierci, ponieważ tego dzisiaj będzie dużo. Będzie też bardzo dużo dawki czarnego humoru, więc jeżeli za nim nie przepadasz, to nie ryzykuj oglądania tego filmu. Niedobrze, oj bardzo niedobrze. Dzisiaj będzie troszeczkę oczupi w chuj amerykański odcinek dzisiaj będzie. W chuj. Dzień dobry widzowie Torski, bardzo serdecznie, z tej strony ja, czyli Profcio. Witam was gorąco w szpitalku! Tak jest! Oj nie! Dziś nie będzie tak cukierkowo, nie będzie tak kolorowo. Dzisiaj będzie wystrzałowo, że tak powiem. Wystrzałowo to jest dobry opis tego odcinka. No, kto by się spodziewał, że w ciele zostają kule po dziurach? Trochę nie najlepszy sposób, żeby zacząć grudzień, bo to drugi odcinek w grudniu. Powinienem ten szpital nagrać na Sylwester. To byłby dobry moment na taki odcinek szpitala. I może nie jesteście z Ameryki, ale jako Polacy też możecie strzelić łapkę w górę i subskrypcję tego kanału. A jak wam się film spodoba, to napiszcie jakiś wystrzałowy komentarz. Wtedy może nie przyjadę do twojego domu z bronią. Zastanowię się. A teraz rozsiądźcie się wygodnie i nie oglądajcie tego filmiku w szkole. Zapraszam na amerykański szpital. Znaczy, szpital jest polski, ale zobaczycie sami. Spokojnie, też spokojnie. Na SOR karetka przywozi 16-letnią Anitę Bogusz. Dziewczyna chodzi do liceum, gdzie doszło do strzelaniny. Jeden z uczniów przyszedł do szkoły z bronią i zaczął strzelać do swoich kolegów i nauczycieli. Ja rozumiem wszystko. Rozumiem, że chłopak był zainspirowany. On chciał polecieć kiedyś do Nowego Jorku, ale rodzice go zabrać nie chcieli. On powiedział do mamy: mamo, chodźmy do Nowego Jorku. Mama powiedziała: ale mamy Nowy Jork w Polsce. On powiedział: nie mamy, ale będziemy mieli jutro. Nie idź na wywiadówkę. Ale czemu do kolegów? Rozumiem nauczycieli. Też mi to przeszło przez myśl. Gdybym się urodził w innym kraju, kto wie. Ale urodziłem się w Polsce. Tutaj ja po prostu krzyczałem na nauczycieli. Po co strzelać? Mogłeś chociaż proces sobie, wiesz, kamieniem w czoło. Dziewczyna ze strzelaniny w szkole? Tak, bardzo ciężkie. Dostała 3 strzały w plecy. Dobra, jedziemy na segregację szybciutko. 3 strzały w plecy? To nieładnie tak. Porozmawiajcie z tym, który strzela i powiedzcie, że w plecy nie wolno. Żeby były równe szanse, to w ogóle powinien jeszcze broń rzucić i odwróć się. Teraz będziemy się bawić w Lucky Luka. Ona ma cały czas przytomna? Tak, ale w karecie ją traciliśmy. A co podaliście? Co podaliście? No ten, Coca-Colę Sherry kupiliśmy po drodze w Żabce, to je naliliśmy. Adrenalina i tlen. Pacjentka została postrzelona. Jej stan jest bardzo ciężki. Krzyczy, to wcale nie taki ciężki. Jakby nie krzyczała, wtedy bym się bardziej stresował. Nie jest już policja, która próbuje złapać sprawcę. Chłopak nadal jest w szkole i strzela do kolejnych osób. Już się pomożemy. Sytuacja w szkole jest bardzo ciężka. Kompletny chaos. Wszędzie policja, karetki, dzieciaki biegają przerażone. Ktoś chodzi po szkole i strzela do kogo się da. Sam bałem się, żeby nie oberwać. Nie, spoko, ty nie jesteś kolegą z klasy ani nauczycielem, on ciebie było minął. Już, spokojnie dziewczyno. Ordynator Piotr Wójtowicz zajmuje się ranną dziewczyną. Ty, ona dostała w plecy, a to brzuch. Chyba, że lekarz w karetce się pomylił, bo ona cycków po prostu nie ma. A te licealistki, myślałem, że ona na odwrót leżała. Ja wiem, że cię boli, ale czy możesz zamknąć ryj? Ja w takim hałasie pracować nie mogę, bo cię zaraz k***a nie strzyję. Tomek. Zabierzcie mnie do domu. To Tomka? Tomek to ten, co strzela. Ty po prostu chcesz, żeby cię dobił. Cintka od niedawna ma chłopaka, w którym jest bardzo zakochana. Dziewczyna boi się, że może umrzeć i jedyne, o czym teraz myśli, to by chociaż na chwilę zobaczyć się ze swoim ukochanym. Jadą do nas. Dobra, zorganizuj mi krew, dobrze? I dzwoń na blok operacyjny. Teraz tak, płyny, dopamina, dobutamina na pompie, przepływie 12, pobierz krew, robimy badania podstawowe. Pobierz krew, weź pędzelek, przejdź jej po brzuchu, będzie tyle krwi pobrane. Stan pacjentki jest bardzo poważny, otrzymała 3 postrzały, z tego 2 bardzo groźne w plecy. Kule przeszły na wylot z przodu, poniżej linii żeber. Mogło dojść do uszkodzenia płuc, wątroby i śledziony. Nic nie kumam? Jest zajebiście, nie, ja się czuję mega dobrze. Wymienił tyle nazw, ja z tego co zrozumiałem to śledziona. Ja lubię śledzie, zwłaszcza w oleju. Ich parametry życiowe są bardzo złe, na skutek utraty dużej ilości krwi doszło do wstrząsu krwotocznego. Musimy się bardzo śpieszyć. W jej przypadku każda minuta się liczy.
Akcję ratunkową koordynuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Do szpitala jadą już rodzice pacjentki. Rodzice pacjentki i 50 innych uczniów, więc lepiej zacznijcie dobudowywać salę powoli. A za 500 grzybków to ona od razu się wybuduje. Shakes and fidget przynajmniej tak było. Wiedzą tylko, że w szkole doszło do strzelaniny, a ich córka jest ranna. Mariusz, kogo państwo szukacie? Córki przywieźli ją do szkoły. Jest w tej sali, leży w tej sali. Tak jest. Proszę tam teraz nie wchodzić. A dlaczego? Dlaczego nie wchodzi? Jeszcze żyje? Bo wie pan, wkurwiła mnie, wczoraj dostała pałę, chcę na nią nakrzyczeć. Powinien wejść tak do sali. Dobrze ci! Dobrze ci! To za tą jedynkę z matematyki! Zajmuję się nią, ona to jest w ciężkim stanie, będziecie państwo przeszkadzać. O Boże. Proszę poczekać tutaj, spokojnie, proszę poczekać tutaj. Żyje Zanita, żyje? A co ty tu robisz? Co? Teraz proszę pana, proszę proszę się uspokoić. Jesteś z tej szkoły? Jesteś ranny w to? Nie, dobra, poczekaj tutaj chwilę. Kto do niej strzelał, rozumiesz? Proszę pana, kumpel jakiś od gangsterki. Chłopak pacjentki to osiedlowy chuligan i ojciec dziewczyny nie chce, by jego córka się z nim spotykała. Mężczyzna podejrzewa, że to on może mieć coś wspólnego ze strzelaniną w szkole. Tak, on miał coś wspólnego ze strzelaniną w szkole. Był w szkole. W rzeczywistości jednak nastolatek jest niewinny. Bardzo poważne, musimy zrobić tomografię, żeby sprawdzić, do jakich uszkodzeń narządów wewnętrznych doszło, bo na pewno będziemy operować. Ale co się stało do nie, jakaś strzelanina była, spytajcie się w policji. Anitko, dziecko kochane, kto ci to zrobił? Przepraszam państwa, przepraszam państwa. Gnoju, ty! Mów, kto to zrobił, co? Nie ma coś wspólnego, gościu. Nie ma nic wspólnego, to pewnie jakieś porachunki gangsterskie. Porachunki gangsterskie w szkole, tak. Jakby na pewno porachunki gangsterskie załatwia się tak, że zabija się pół swojej klasy. Przychodzisz ty na matematykę i mówisz tak, no wczoraj mnie mafia nakryła, więc wszystkich was zajebie. Przestań, to nieważne, co? Jak to nieważne, to przez niego nasza córka tam leży, rozumiesz? O, spokój się. No ja ci tego nie daruję, zabiję cię, jak moja córka umrze, zobaczysz. Ten gnojek od samego początku mi się nie podobał. Przecież to jest osiedlowy bandzior. Ja mówiłem Anicie, że to nie jest chłopak dla niej. Ale ona nie chciała słuchać. Twoja córka właśnie umiera. On nic nie zrobił. On jakby nawet do szkoły nie przyszedł, bo on tam mefedron musiał sprzedać po drodze. Ale ty masz pretensje do niego, że on kurwa żyje. Ale jednego jestem pewien, on już nigdy nie zbliży się do mojej córki. A tego, co do niej strzelał, to znajdę się z nim rozprawić. Czyli ty tak uznałeś, że no generalnie wkurwiłeś mnie tym, że jesteś chłopakiem mojej córki. Ktoś ją postrzelił, więc opierdolę ciebie, bo jestem zły. Lekarze wykonali pacjentce badanie tomograficzne klatki piersiowej, brzucha i miednicy. Stan dziewczyny jest bardzo ciężki. Ma liczne urazy wewnętrzne. Lekarze muszą natychmiast operować. Dalej. Stop. Wątroba też. Jest masywny krwotok. Dobra, dziękuję. Prześlij to wszystko na blok operacyjny. Oczywiście, dobrze? Oczywiście. Wątroba rozjebana, nerki rozjebane. Teraz pomyśl, ile za to wszystko mogłaś mieć iPhone'ów. A nie będzie ani iPhone'ów. Ani wątroby. Mogę na te kable wszystkie, dobra? Podajcie jeszcze jedną ampułkę morfiny, dobrze? Ostrożnie, wiesz, spokojnie, wiesz, spokojnie. Anitko! Co z nią? Anitka! Ostrożnie! Posłuchajcie mnie państwo. Badanie wykazało uszkodzenie płuca i wątroby. Jest masywny krwotok wewnętrzny. Musimy ją natychmiast operować. Panie doktorze, proszę ją ratować. Ja jej nie będę operował. Mamy przygotowany zespół chirurgów. Są świetni fachowcy, zrobią wszystko, co w ich mocy. Ona musi żyć. Spokojnie. Uwaga, wiecie, uwaga. Anitko, jesteśmy tutaj. Uwaga. Jesteśmy przy tobie, kochanie. Doktorze, tak, proszę mi powiedzieć. Doktorze, ja jestem wkurwiony, jak jej nie uratujesz, to ja ciebie zabiję też przy okazji. Chuj tam już jednemu groziłem i tak pójdę siedzieć, więc wszystkich was upierdolę. Musicie być przygotowani na wszystko. Anita, ja tu jestem. A ty co tu robisz? Już się tu nie widzę. Masz już przestań. Do ojca dziewczyny dzwonią zrozpaczeni rodzice jej kolegi z klasy. Są przerażeni, bo nie mogą się dodzwonić do syna. Kurwa, jakby ktoś do mnie strzelał, to moim ostatnim pomysłem byłoby odbieranie telefonu. Rozumiecie, leżycie na ziemi, udajecie martwego, mówicie, kurwa, dobra, jakby nie skapnął się, że nie żyje. I nagle dzwoni do was matka, nie? I ten gościu, który strzelał, mówi tak, no to kolegę dobijemy. Kurwa, najgorsze co? Jest strzelanina w szkole? Nie dzwońcie, kurwa, nie dzwońcie! Jest jakaś szansa, że twój syn czy twoja córka się właśnie ukrywa, a telefon od ciebie może go upierdolić! Lekarze walczą na życie naszej córki, jesteśmy w szpitalu, tak. Kto to? No, kurier z paczką czeka pod domem. Grześka z klasy Anity, przerażony, też nie wie, gdzie jest. Nie wie, gdzie on jest. O Boże, co za koszmar. Kiedy to się skończy?
kompletnie nie rozumiem, co tutaj się dzieje. Jeszcze dzisiaj rano żegnałam się z Anitą, jak szła do szkoły. No wiesz, przynajmniej się pożegnałaś. Tak, dostałem kredyt. Lekarze przygotowują oddział na przyjęcie rannych. Oddział? Wy przygotujcie cały kurwa szpital! Wypierdolcie tych, co mają tam złamane nogi! Chuj z nimi! Bo złamany kutas, nie obchodzi mnie to! W szkole była strzelanina, mu przestrzelili jądra, to jest gorsze. 35-letni nauczyciel Mirosław Lędzicki zasłonił swoim ciałem jednego z uczniów, do którego strzelał napastnik. Mężczyzna jest ranny w prawe ramię. Poczekaj, i napastnik strzelał, i nauczyciel zasłonił, i on zauważył, że nauczyciel zasłania i uznał: tym razem macie farta! Idę zabić resztę. Napastnik nie uznał, że on strzeli, no jeszcze jeden pocisk, zasłoniłeś go, fajnie, więc zabije ciebie, jak upadniesz, to zabije osobę, która była za tobą. Nie, on uznał, mam tylko jeden pocisk, jak go nie trafię, to się wam udało. Widział sprawcę strzelaniny i chce natychmiast poinformować o tym policję. Tutaj. Dobra, wjeżdżajcie na to łóżko tutaj. Ela, parametry. Dobra, już, zaraz będę mierzyć. Da pan radę przejść sam? Ostrożnie, ostrożnie, się teraz nie przeszkadzaj. Co ty to robisz? Nic nie jest. Nic nie jest, ale Anita jest ranna i to poważnie. Dobra. Otóż teraz. Kto strzelał? Nie Artur Kotlarczyk. Kotlarczyk? Artur? Dobrze, warto było mu podrzucić pistolet do plecaka, teraz wszystkie podejrzenia ze mnie zeszły. Nerka. Zabiję go! Poczekaj, Tomek! Poczekaj, Tomek, poczekaj, poczekaj. On może to zrobić szybciej, on ma broń. Tomek, poczekaj, tego jest policja! Policja nie do końca jest od zabijania ludzi. Tak. Weź koordynatora, żeby nie zgłosić na policję. Dobra, dokończysz zaraz. Tak nie może być, przecież on dalej w szkole, trzeba wyzwać policję. Spokojnie, proszę. Jest strzelanina w szkole, a wy jeszcze nie wezwaliście policji? Wy uznaliście, no on strzela, ale nie, raczej nie będziemy wzywać policji. Tylko pogotowie się przyda raczej. Ewentualnie jakieś zakłady pogrzebowe, jakby mogły zacząć się zjeżdżać. Proszę pana, ma pan jeszcze jakieś inne obrażenia od tej rany tutaj? Nie. Dobra, spokojnie. Pacjent jest przerażony strzelaniną w szkole. Mężczyzna jest wychowawcą klasy, do której chodzi postrzelona nastolatka i sprawca strzelaniny. Proszę poruszyć palcami. Proszę pana, to pan widział tego szaleńca, który strzelał w szkole? No nam szaleńca od razu. Jeden uczeń zdenerwował się, bo dostał jedynkę. Proszę pana, trzeba wezwać policję. Policja już tutaj jedzie. Co z tą dziewczyną? Jest na stole operacyjnym. Co z panem? Tutaj jest rana postrzałowa. Kula przeszła z tej strony na wylot. Mamy kostę, ona jest pewnie złamana. Nerwy są nienaruszone, pan może ruszać palcami. Dobra, działajcie. Jezu. Doktorze, mamy ciśnienie 130 na 80 cc stuwa. O szefie, przyjechała policja. Dobrze, zaraz tam będę. Aha, jeszcze jest dwóch dzieciaków ze strzelaniny. Ale też są postrzeleni? Nie, mają rozbitą głowę. Dobra, zaraz przyjdę. Ela, trzeba wezwać doktora Jarosza. Niech przyjdzie na dyżur, dobra? Dobra, dobra, dobra. Dobra, pobieramy krew do badań podstawowych, morfologia, elektrolity, podajemy 500 ml płynu wieloelektrolitowego. Elektrolity? Mi się elektrolity kojarzą tylko z kacem. A wydaje mi się, że on kaca nie ma. Kula przeszła na wylot i uszkodziła kość ramienną. Prześwietlenie wykaże, jak poważne są obrażenia, ale już teraz wiem, że pacjenta trzeba będzie operować. A do czasu zakończenia operacji postrzelonej dziewczyny pacjent zostanie na obserwacji. Czyli chcesz mi powiedzieć, że wy macie tylko jeden blok operacyjny, tylko jeden! Póki nie skończycie operować dziewczyny, to już przyjedzie 10 innych pacjentów, będzie taka kolejka, po prostu w łyzeczkach będą czekać, nie? Operacja mózgu już za 3 godziny, kocham NFZ! Zna sprawcę i na własną rękę próbuje ustalić, gdzie obecnie się ukrywa napastnik. 18-latek chce go znaleźć i zemścić się za postrzelenie swojej ukochanej. To Artur Kotlarczyk strzela do Anity. Jak to Artur Kotlarczyk? Przecież on chodzi z Anitą do klasy. Jak chodzi z nią do klasy, to strzelać nie może? To on mówi tak: słuchajcie, słuchajcie, apel do mojej klasy, słuchajcie. Przyniosłem dzisiaj Glocka do szkoły. Chciałbym, żebyście stąd nie wychodzili. Jesteście moją klasą. Do swojej klasy nie strzelam, nie wychodźcie stąd, bo przez przypadek może ktoś oberwać. Ja teraz idę do klasy drugiej B. Wy jesteście bezpieczni, ich wszystkich upierdolę. Przecież to trzeba zgłosić na policję. Skąd ty to w ogóle wiesz? Przyjdź nauczyciele ze szkoły, miał całą rozwaloną rękę. Jego muszajbus też sprzedał kulkę. Gdzie on jest? Leży w tej samej sali, gdzie trzymali Anitę. A, chodź, szybko, szybko, chodź. Do szpitala dociera wezwany pilnie na dyżur doktor Wojciech Jarosz. Dobrze, że jesteś, słuchaj, jakiś dzieciak urządził sobie strzelaninę. Urządził sobie strzelaninę. Trenuje przed meczem. Ty myślisz, że turnieje w CS-ie tak chopszu? Przebieram się za kolejny budowy. Dobra. No i co, wiecie coś? Nie, ja się stąd nie ruszam. Oni tam będzie mieć operację, muszę wiedzieć, co się z nią dzieje. Kojarzę tego gnoja, co strzelał. Chodzi za Anitą do klasy, świr jeden. Mózg ma totalnie wybrany od gier. Ciągle siedzi na kompie albo na komórze i ciebie w jakieś masakryczne gry. No widzicie, co te Brawl Stars robi z ludźmi? Oddział ratunkowy jest gotowy na przyjęcie kolejnych uczniów rannych w strzelaninie. Zajmie się nimi wezwany przez ordynatora dr Wojciech Jarosz. Pracę pielęgniarek nadzoruje przełożona Elżbieta Sułowska. Już, już. Ola, Ola, chodź tutaj szybko. Dobra, Marzenka, Marzenka, nerkę daj szybko. Nerkę daj szybko, musimy przeszczep zrobić na krześle, nie ma miejsca w sali niestety. Leki uspokajające i przeciwwymiotne, tak?
Dobra. Elu, co się tak, dzieje, no? Tu mamy ranę ustrzałową, okay. Tak. I tutaj jeszcze chłopaka, tak? Dobra, pokaż te rany. Kolejne będą dojeżdżały osoby ze szkoły. Upadam, jak uciekać im w panice. Myślałem, że tej firmie dopadnie. Czekaj, tobie się coś stało? Ja tylko zabijam, także luz. Dziś Fabian Toszkiewicz, kolega z klasy operowanej pacjentki i wychowanek postrzelonego nauczyciela. Nastolatek jest jedynym kolegą sprawcy strzelaniny i wiedział o tym, że chłopak planuje zbrodnię. Dobra, spokojnie, poczekajcie, tu zaraz do was wrócę. Ale co? Kogo reanimowałeś? Kostka, ale on nie żyje. Kostek nie żyje? To dlatego odszedł z Jazzy. Ja pierdzielę. Podobno to Kotlarczyk strzelał. Co? Zapali go? Nie wiem, chyba nie. Ja nie mam pojęcia. Kolega sprawcy jest w szoku. Widzi, że pogotowie przywozi kolejnych rannych kolegów ze szkoły. Tymczasem postrzelony nauczyciel jest już po prześwietleniu ramienia, które potwierdziło konieczność operacji. On tam gada przez telefon. No miałem dzisiaj sprawdzić te sprawdziany, ale chuj, no będę musiał przesunąć na jutro, nie? A po prostu kartkówkę zrobimy teraz. Przez telefon z innymi nauczycielami, którym udało się przeżyć. Nie jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, że nie zadzwonił do tych nauczycieli, którzy umarli. Fabian, gdzie jest? Gdzie on jest? Ja nie mam pojęcia, naprawdę. Ja nic nie wiem. Że co ci się stało? Ja chciałem ratować Kostkę, ale on nie żyje. Kostka, czyli Piotra Jaworskiego. Co, on nie żyje? Ja go znalazłem w kałuży krwi, ja naprawdę próbowałem, ale mi się nie udało. Ty, poszukaj! Jesteś kumplem tego świra! Co ty zwariowałeś? No kurwa, no i się tablica przechyliła i teraz, żeby coś przeczytać, będzie trzeba sobie skręcić kartkę. Przez ciebie, ja teraz lepiej. Uspokójcie się! Uspokójcie się, powiedziałem! Zabierzcie go ode mnie. Zwariowaliście normalnie. On jest kumplem tego świra i go ukrywa. Nie, wcale nie. Skąd ja mam wiedzieć? Uspokójcie się, państwo są z policji, wyjaśnią wszystko. Ten chłopak nazywa się Artur Kotlarczyk, to mój uczeń. To twój uczeń, czyli jesteś powinny! Takie jest myślenie tego kolegi, który zaatakował gościa, który jest kolegą przestępcy. Logika młodych ludzi nie zawsze jest najlepsza. Panie ordynatorze, jakieś pomieszczenie, w którym pokój moglibyśmy przechować? Tak, najlepiej tam cię rozmawiać, w pokoju lekarzy. Chodź, zabieram cię, porozmawiam. Chłopak postrzelonej pacjentki wie o tym, że nastolatek to kolega poszukiwanego sprawcy strzelaniny i myśli, że ten pomagał mu w przygotowaniu masakry. Jakie tam masakry? Na razie mam tylko jednego trupa, jeszcze nie za wielka masakra. Misji z Call of Duty na terminalu było nieco więcej osób postrzelonych. Tam była masa, to w szkole. To dopiero jest rozgrzewka, to jest prolog przed misją. Który rozmawiał z ordynatorem, właśnie dostał informację, że sprawcy udało się uciec z budynku szkoły. Tomek, panie profesorze. Tak? Podobno Jakubowska nie żyje. Co? A ty mówisz, skąd wiesz? Gadałam z nią, nie odpowiadała. Kto to jest Jakubowska? Nauczycielka, moja koleżanka z klasy. Boże, kochany. Tak, ilu mamy tych rannych? Mamy faceta z postrzelonych. To jest pierwszy chłopak postrzelony? Nie. Tak. Ten chłopak, który strzelał, nazywa się Artur Kotlarczyk. Policjanci wiedzą już, kto jest sprawcą strzelaniny. Śledczy chcą teraz przesłuchać jego jedynego kolegę. Jak to kurwa jedynego? Chłop chodził do szkoły i nikt go nie znał, nikt nie wie, kto to jest kurwa Kotlarczyk. On ma tylko jednego kolegę. Nikt więcej nie widział jego twarzy. Przyjaciel sprawcy jest przerażony, że jego kolega okazał się mordercą. Ma wyrzuty sumienia, że nie powiedział nikomu o planowanej przez niego zbrodni i boi się do tego przyznać policji. Pan jest nauczycielem z tej szkoły, tak? Tak. Pan widział sprawcę. Jest pan w stanie opowiedzieć nam jeszcze raz, co się stało? Pana, stałem z nim twarzą w twarz. Stał przede mną jakieś, nie wiem, 10 metrów i strzelał, potem uciekł. No łapcie go, to Artur Kotlarczyk, to... To jest twój kumpel? No tak, ja go znam. Tylko trochę. Ja go znam, tak jak 30 innych osób, które znajduje się z nim w klasie, kurwa mać. Pomagałeś mu przygotować tą strzelaninę? Co pani, tamten chłopak gada jakieś bzdury, ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił. Ja bym się bardziej przygotował, on wziął tylko pistolet. I teraz kurwa, patrz ile przeżyło, no. Łatwo go złapią, ja bym wziął karabin, dla pewności strzelał po 5 pocisków w jedną osobę. W szkole to jest jakaś totalna masakra, kumpel mi umarł na rękach. Ja bym nie mógł czegoś takiego zrobić. Ja nie wierzę, żeby Fabian był zdolny do czegoś takiego. Artkowi kompletnie odbiło, ciągle z tym telefonem, w jakieś gry grał, nie wiem, czasami to ciężko było się z nim dogadać. Dobra, ale troszeczkę jest przesadą te demonizowanie gier komputerowych. Kurwa, myślałem, że my już żyjemy w tych czasach, że raczej ludzie zrozumieli, że gry to nie jest główny powód przemocy w życiu. Gry są zazwyczaj takim, nie wiem jak to powiedzieć, utleniaczem. Postaram się wytłumaczyć to w inny sposób. Jeżeli ktoś jest w patologicznej rodzinie, nie wiem, stary go bije, matka jest alkoholiczką i chłopek ucieka do gier, ale ucieka z patologii do
na przykład gry opierającej się na zabijaniu, on już miał przedstawione coś w głowie i wtedy po prostu mu się odblokowują takie drzwiczki, rozumiesz? To nie jest tak, że to gra go zmusza do zabijania, że on sobie odpali mecz w LoLa i przez to jest... No dobra, akurat LoL jest złym przykładem, a przez to mogą być psychopaci, kurwa, produkowani, ale chłopcy odpali, nie wiem, grę w Robloxa i przez to zaczął zabijać w szkole. Nie, to nie działa w ten sposób. Gry mogą wspomóc, ale nie stworzyć. Przynajmniej w większości. Kilka razy próbowałem porozmawiać z jego matką, ale ona to w ogóle się tym nie przejmowała. Słuchaj, gdzie on się ukrywa? W szkole go nie ma, gdzie on może być? Ja nie wiem. Na Dedasta pobieg, na Dedasta! Słuchaj, tu może chodzić o ludzkie życie. Zastanów się, masz jakąś kryjówkę ma, może jakieś ogródki działkowe, jakiś domek, zastanów się. Czy on gdzieś może mieszka, może ma rodzinę? Fabian, posłuchaj, on musi mieć jakiś motyw. Chłopak może jest przerażony. Wydaje mi się, że nie każdy morderca ma motyw, oni czasami tak biorą pistolet i o, ciekawie jak działa, pu, o kurczę, no fajnie, a chyba, że to był motyw. Chyba, że motywem było sprawdzić, jak szybko lecą pociski. Dzieje, że jego kolega żartował, kiedy mówił, że tak jak w swojej ulubionej grze będzie strzelał do nauczycieli i kolegów z klasy. Dziwna ta gra, nie znam gry, w której strzela się do kolegów z klasy i nauczycieli. Jak grasz w CS-a, to nie strzelasz do kolegów z klasy. Boi się, że policja uzna, że jest współodpowiedzialny za masakrę w szkole, ale postanawia powiedzieć im prawdę. Co ty mówisz, człowieku? No bo on mi się chwalił, że kupi pistolet i zastrzeli wszystkich, którzy go wkurzają. Mówiłeś o tym komukolwiek? No nie, no bo ja myślałem, że on bredzi, ja byłem pewny. On ostatnio kompletnie odleciał, cały czas tylko gra w te swoje porąbane strzelanki, skąd ja mogłem wiedzieć? Ja kurwa grałem w CS-a od jakichś 12, może nawet 15 lat. I uwaga, zaskoczę was. Uwaga, zaskoczenie. Jeszcze nikogo nie zabiłem. Z naciskiem na jeszcze. Słuchaj, ale tak zupełnie przypadkowo zabija? No właśnie nie. On mi powiedział, że ma listę. Taką listę osób, tak jak w tych swoich grach. O jakiej grze mówimy? O jakiej? No naprawdę, wszystko mi pasuje pod Brawl Stars. Fabian, jak to? Ma listę? No czyli, tak. Czyli jest lista osób? Normalnie tak jakbyś na zakupy szła, on tak zabija i wykreśla, nie? Jednak mówi, o dobra, teraz nauczyciel od matematyki. Słuchaj, musimy ich znaleźć. Kto jest na tej liście? Słuchaj. Powiedz mi. On może ich dalej zabijać. Masz. Pisz. Wszystkie nazwiska, które ci przychodzą do głowy. Zapisuj. Ja nie rozumiem. Tam jest Anita. Anita już nie żyje. Już ją tam ten. Wycięli jej właśnie wątrobę, także Anity nie zapisuj, nie warto. Jest Radek. Tak, Radek jest. I on będzie zapisywał tak. No, Anita, Radek, Michał i potem znajdź tego Michała, do którego on miał strzelać, jak w szkole jest kurwa 40. Chyba, że on na liście też sobie zapisał Michał i po prostu każdy z imieniem Michał kurwa no ma pecha. Chociaż jak ma imię Michał, to może bardziej szczęście. Jacek i... Pani od chemii też. Zastanów się i pisz. Nie rozumiem, co oni złego zrobili? Niektórym przeszkadza to, że inni żyją. Wiem, bo mi przeszkadzają inni YouTube. Pani od chemii... No właśnie nic mu nie zrobili, tu chodzi o to, że właśnie nic. Anita go niechcący popchnęła na korytarzu i strasznie się na nią wkurzył. Jacek śmiał się z jego butów. To właśnie zrobili mu bardzo dużo. Jak kurwa śmiał się śmiać z butów? Niotkę mi zabrała mu telefon na lekcji. Tam... Jeszcze pani psycholog była na liście, tak? Pani psycholog była tam. Nie no, temu chłopakowi naprawdę odbiło, to ty... Jak pani psycholog bił... Co myślisz, że on ją zabije? Boże, ona jest teraz w domu, na zwolnieniu. Ona jest w ciąży! Ale nie miał dwa w jednym! Informacje, które przekazał śledczym kolega sprawcy, są bardzo istotne. Policjanci muszą natychmiast zapewnić ochronę osobom, które na swojej liście umieścił zabójca. Komisarze podejrzewają, że sprawca może być w drodze do szkolnej psycholog. Postanawiają się rozdzielić. Boże... Panie profesorze, ja sobie nie mogę darować tego, że ja nikomu nie powiedziałem. Fabian, nie obwiniaj się. Skąd mogłeś wiedzieć, że on zrobi coś takiego, no? Ja pierniczę, no przecież ja znam Artka. Przynajmniej tak mi się zawsze wydawało. Jeszcze wczoraj chwilę z nim gadałem, graliśmy w jakieś gry. Zawsze był trochę przytrzymany, ale nigdy bym nie pomyślał, że to jest taki psychol. O mnie też tak nikt nigdy nie pomyślał. Przygotuj defibrylator. 100 Julii. Na oddziale trwa walka o życie kolejnych przywiezionych do szpitala uczniów. Ordynator Piotr Wójtowicz reanimuje jednego z pacjentów, który uciekając przed sprawcą wyskoczył z okna. Na przyjęcie wciąż czekają lżej ranni, którzy ucierpieli podczas ucieczki ze szkoły. Ratunku, pomocy! Strzelam. No, nie ty pierwszy i nie ty ostatni dzisiaj. Strzelam. Dobra, mamy go, przewozimy go na OIOM, szybciutko. Pomocy! Ela, sprawdź, co tam się dzieje, do jasnej cholery. Co się stało? Co się dzieje? Zemdlał? On nie zemdlał, on dostał właśnie kulkę. Słyszysz mnie? Hej! Doktorze! Doktorze!
Chłopak zemdlał. Co się dzieje? Chłopak zemdlał. Kolego, dajcie łóżko, daj łóżko. Podjedźcie z tym łóżkiem tutaj. Halo, słyszysz mnie? Kolego. Hej. Halo. Do szpitala dociera matka poszukiwanego nastolatka. Kobieta jest przerażona, bo dowiedziała się o strzelaninie, ale nie wie, że sprawcą masakry jest jej syn. Kobieto, ty! Spokojnie, czemu krzyczymy na mamę? Ona nie wiedziała! Ja wiem, że przed chwilą wyzywałem rodziców, że jestem patologią i to ten, ale nie chodzi o to, nie chodzi o to. Wyodrębnijmy fakt, że każdy człowiek jest jednostką. On jest sam, on podejmuje własne decyzje, podejmuje własne ryzyko i bierze na siebie konsekwencje wszystkich podjętych swoich działań. Nie rzucajcie wszyscy na matkę, bo ona mogła nie zrobić nic złego, poza tym, że go urodziła, no to jakby już wiemy. Może jej w domu nawet nie było. Może to ojciec pije. Nie, co się stało? Przecież on strzelał do ludzi. Halo, proszę państwa, co tu się dzieje? Proszę. Ela, idź szybko po ordynatora i po policję, dobra? Proszę państwa, prosiłbym o spokój, niech pani tej przejdzie. Proszę pana, proszę pana. Ale bez leki, ja się teraz wkurwiłem. Zaraz wszystkich wezmę. Wkurwiłem się, bo to są dorośli ludzie. I ja rozumiem, że ich dzieci są teraz w stanach różnych. Jedni są w ciężkich, jej dziecko jest w ogóle w Stanach Amerykańskich, on się świetnie bawi, nie, on jest w stanie euforii. Dlaczego na nią krzyczymy? To nie ona zabija! To jest jej syn, okej, ale to nie ona zabija! Ona może być tak samo w szoku, jak kurwa wy. Nie zwalajmy na niej winy, bo ona raczej nie wzięła tego pistoletu i mówiła, masz. Zabij tą od chemii, mnie też wkurwia. Ona w wywiadówce powiedziała, że o to jest zapierdolę. Cóż, pana, czy to jest szpital, no to prawda? Halo, co ty tutaj? Ja myślałem, że zombie nie istnieją. A jak się troszkę dźwięk podłoży, to nawet pasuje. Proszę uspokoić, on chciał zabić moją córkę. Szpital, proszę pana, my musimy pracować, prawda? Proszę się uspokoić. Ona nie powinna tu wchodzić. Ty też nie powinieneś tu wchodzić, dlatego że jesteś zjebanym ojcem. Jesteś gorszym ojcem niż ona matką mordercy, rozumiesz? Dobra, jedziemy. Dobra, wjeżdżajcie od razu. Bandyta! Dziary na pół ryja! Ja ci tego nie daruję! Czego jej nie darujesz? Że kurwa plemnik w nią wszedł? To spokojnie! Mało córki mi nie zabił! Nie zabił! A ona jest kobietą, ona nie pójdzie siedzieć za to, że jej syn strzelał, rozumiesz? Jakby to tak działało, to byłoby przepierdolone! 44-latka jest kompletnie zszokowana oskarżeniami, że jej syn strzelał do ludzi. Kobieta wychowuje go sama. Dużo pracuje i nie widzi nic złego w tym, że chłopak całymi dniami gra na komputerze. Myślałem, że powiedzą, że ona nie widzi w tym nic złego, że on sobie postrzela od czasu do czasu do kolegów. Każdy ma swoją pasję, tak? Proszę pani... Ja przepraszam, ja naprawdę nie wiedziałem, że Artek to zrobi, ja bym go... Nie mogłem go powstrzymać, przepraszam. Ale co tu się dzieje? O czym on mówi? Co ci ludzie mówią, że mój Artek strzelał w szkole? Pani Kotlarczyk, gdzie jest Artur? Co się panu stało? Co się stało? Już pani mówi, pani syn do mnie strzelał. Co? Tak, chciał mnie zabić. Nieprawda, nie chciał cię zabić. Ty zasłoniłeś osobę, którą on chciał zabić. Ciebie nie było na liście, dlatego prawdopodobnie przestał strzelać. Mówiłem, że z Artkiem dzieje się coś złego, a pani co? W ogóle się tym nie przejmowała. Zabił już dwie osoby, rozumie pani? Strzela do swoich kolegów z klasy. Proszę pana, siostro, pan jest ranny. Niech pan wyjdzie. To niemożliwe, to jakaś pomyłka. Mój syn nie jest mordercą. Nie był. Godzinę temu. Czasy się szybko zmieniają. Kobieta nie może uwierzyć, że to jej syn zabija w szkole. Tak. Bardzo go kocha i nie dopuszcza do siebie myśli, że chłopak skrzywdził niewinnych ludzi. Proszę. Przykro mi, ale nie może być mowy o żadnej pomyłce. Pani syn... Strzela do ludzi, zabił już dwie osoby i ranił kilka innych. Dopiero dwie! Połowa odcinka jest, on dopiero dwie strasznie słaby jest to strzelanie. On musi więcej seriali amerykańskich poglądać. Ja sama przyszłam go tu szukać. Ja nie wiem, gdzie jest Artur. Proszę go nie chronić. Tu naprawdę chodzi o ludzkie życie. Ale... On może ciągle strzelać ale do innych. Ja jej nie chronię. Ja nie wiem, gdzie jest Artek. Dzwoniłam, ale on nie odbiera. Nie wiem. To pomyłka. To na pewno jest jakaś pomyłka. Nie, to niemożliwe. To na pewno jakaś pomyłka. Mój Artur miałby strzelać do ludzi? Nie, to niemożliwe. On ma słabego cela, on muchy nie potrafi trafić. No to nie, raczej średnio. Trwa operacja postrzelonej pacjentki. Zdenerwowani rodzice czekają na jej zakończenie. Przed blok operacyjny przychodzi chłopak dziewczyny, który wciąż próbuje ustalić, gdzie jest sprawca strzelaniny.
Moi kolegowie próbują namierzyć tego gnoja, który strzelał, ale nic nie wiadomo. Co, ty się z nim rozprawisz i co niby mu zrobisz? Co? Jak... Ten ojciec jest najdziwniejszym ojcem na świecie. Czemu on akurat nie miał dyżuru w szkole? Nie życzę nikomu śmierci, nie życzę nikomu śmierci, żeby było jasne. Ja tu się śmieję, tak, to jest stand-upik, mamy komedyjka, bla bla bla. Ale nie strzelajcie w szkołach, okej? Okay? Ogólnie nie strzelajcie, jakby nie kupujcie sobie broń, nie bądźcie pojebani, tak? Jakby jak macie na imię Antek, to już chuj, ale... Już się tu nie ma, rozumiesz? To wszystko nie jest twoją sprawą, wynoś. Właśnie, że jest, kocham Anitę, idź do tego. Już się nie ma, wynoś się, wynoś się stąd. Mariusz! Operacja się skończyła, doktor idzie. Chodź szybciutko. No i co, panie doktorze, wiadomo, coś? No niech pan mówi, mogę zobaczyć moją córkę. Proszę państwa, niestety operacja się nie udała, wasza córka zmarła na stole operacyjnym. Kurwa, co? O kurwa, nie spodziewałem się. Czasami ci scenarzyści w paradokumentach to potrafią zaskoczyć, potrafią tak dopierdolić, nie? No to już 3 kile wpadły. Przecież mieliście ją ratować. Niemożliwe. Operowaliście ją tak długo, no. Posłuchajcie mnie, wasza córka miała bardzo masywny krwotok wewnętrzny i serce się zatrzymało. O Boże. Moja mała, nie. Niemożliwe. Mieliście ratować moją córkę, to... Ktoś za to odpowie. Lekarzom nie udało się jej uratować, więc pozwę was do sądu. Rozumiem pańskie zdenerwowanie. Lekarze zrobili co w ich mocy. Przetoczyli prawie 4 litry krwi. Przeprowadzili pełną akcję reanimacyjną. Bardzo mi się... Tylko nie nasze dziecko. Doktorze, to znaczy, że ja jej nigdy nie zobaczę? My ją przygotujemy, będziecie mogli państwo z nią pożegnać. Panie doktorze, a ja? Anita. Się mogę zobaczyć? Anita, córeczko moje! Anita! Karolina! Nie, tu akurat nie Anita jedzie, to taki inny pacjent. Anita. Karolina! Proszę pani, Karolina. Proszę pani! O Boże! Proszę pani! O moje dziecko, o Boże! Proszę pani! Gdzie jest ta baba? Gdzie jest matka tego? Proszę pana! Niech pan nie robi głupstw, proszę pana. On robi tylko głupstwa. Oni go wzięli do tego odcinka po to, żeby ktoś robił głupstwa. On planuje robić same głupstwa. Mi się wydaje, że jakby on miał pistolet, to on by do szkoły się przyjechał. Podczas gdy policjanci przesłuchują matkę poszukiwanego chłopaka, ojciec zastrzelonej dziewczyny nie może pogodzić się z tym, że jego córka nie żyje. Wściekły mężczyzna obarcza winą za jej śmierć matkę zabójcy. Wściekły mężczyzna jest spierdolony! Rozumiem, ja całkowicie rozumiem jego ból, rozumiem jego złość, ale nie do końca rozumiem to, dlaczego obwinia matkę. Wiadomo, może mogła lepiej wychować, ale ona jest samotną matką i musi pracować. Wiemy, jakie są czasy i wiemy, że dzieci nie da się przypilnować w 100%. Powiedziałbym nawet, że w 50% nie jesteś fizycznie w stanie jako rodzic, nawet jeżeli jesteś w całkowicie normalnej rodzinie i masz 2 rodziców, nie ma opcji, że będą w stanie przypilnować własne dziecko. Popatrz, ja mam 270 tysięcy subskrypcji, gdzie są rodzice? Nasza córka nie żyje, rozumiesz? Nie żyje. Twój syn ją zabił. Zabił naszą Anitę. Ja już nigdy nie zobaczę swojego dziecka. Spokojnie! Proszę się odsunąć. Ja ci tego nie dorobię. Ja bym tak go dla beki pozwał teraz do sądu za naruszenie przestrzeni osobistej. A chuj, niech sobie posiedzi. Boże, co się tutaj dzieje? Mała. Ja muszę do toalety, ja muszę zostać sama. Nie ryzykuj. Ten ojciec cały czas chodzi po szpitalu, nie ryzykuj. Mogę do dobrze, toalety? Ale dobrze, niech mi pani odda telefon. Po co? Syn może się próbować z panią skontaktować. Proszę mi oddać telefon. Proszę. Dobrze, chodźmy. No, wrócił! Daleko go nie zaciągnęliście. Ja go znajdę i zabiję! Jesteś złą matką! Jak mogłaś wychować mordercę? Proszę pana, naprawdę prosiłbym o spokój. Nie ma już mojej córki. Nie ma mojej Anitki. Nie ma mojego dziecka. Zrozumiałem za pierwszym razem. Znaczy, ja już zrozumiałem, jak lekarz mówi nawet. Tymczasem na SOR przychodzi sprawca strzelaniny, 16-letni Artur Kotlarczyk. Kurwa, wiecie, nie chcę nic mówić, ale patrząc po jego wyglądzie, on załadował ulta. On ma dużo many i ma zamiar ją całkowicie wykorzystać. Chłopak wie, że do szpitala zostali przywiezieni ranni i chce tutaj dokończyć plan ich zabijania. Nastolatek zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością. Od wielu tygodni grał w brutalne gry komputerowe i teraz strzela do ludzi jak do postaci ze swoich gier. Artur! Syneczku, nie jest? Arturku! Gdzie jest ten nauczyciel? Dziecko! Gdzie jest ten nauczyciel? Jak ty się czujesz? Gdzie on jest? Arturku! Synku!
Słoneczku, uspokój się. Uspokój się. Nic ci nie jest. Co ty tu robisz? A ty co? Artur? Widziałem policję pod szpitalem. Kogo tu przywieźli? Gdzie jest ta Anita? Artur, ona nie żyje. No. No. No po chuj, ja tu przyjeżdżamy w tej... I bardzo dobrze. O to mi chodziło. O jedną mniej. Synku, co ty mówisz? Gdzie jest ten nauczyciel? Syneczku. Gdzie on jest? Się. Arturku. Odkryw się ode mnie. Synku. Matka nastolatka jest w całkowitym szoku. Do końca miała nadzieję, że to nie jej syn jest zabójcą. Artek, to ty? Człowiek... A co ty? Kurwa, oszukujesz, go nie było na liście! Na oddziale dochodzi do strzelaniny. Strzelanina, kurwa, trzy pociski, kurwa! Ja więcej strzelam w łóżku! Lekarze muszą natychmiast ratować życie rannych. Stan postrzelonego przez policję sprawcy jest bardzo ciężki. Wojtek, zatrzymał mi się, chodź, pomożesz mi! Już idę! Łóżko, szybko! Trzeba woreczek żółciowy usunąć. Nie mam pojęcia, co jest w tym miejscu, w którym strzelił. Ja tu na przykład mam przepuklinę akurat. To ja bym się cieszył, jakby mi strzelił akurat w przepuklinę. Nie miałbym wtedy przepukliny. No czułaś, już spokojnie, już pomagam ci. Już trzymaj się. Przenosimy. Pomóż nam, żół. Już, jedziemy na salę. Masuj. Boże, Artur, dziecko. Proszę pani, niech się pani obsunie. Boże, Artur. O, ile keczupu. Ma ktoś tosty? Musi się uspokoić. Puśćcie mnie, moje dziecko. Mój syn. W tym samym czasie doktor Robert Szewczyk zajmuje się rannym uczniem. Chłopak odczuwa ogromny ból brzucha w miejscu, gdzie został postrzelony. W sali segregacji jest również postrzelony w ramię nauczyciel. Mężczyzna jest przerażony, bo słyszał strzały na korytarzu, ale nie wie, co wydarzyło się w szpitalu. Nie go strzelała, leży na ojomie. Ja pieprzę, co się tu dzieje? Puśćcie mnie! Ale czekaj, ja ci to muszę wyczyścić. Siedź spokojnie, dobrze? Poczekaj, ci mydełkiem, kurwa, przemyję. On tam mówi, nie, jestem gangsterem, kurwa! To ma dołda, będzie dobrze wyglądać taka rana postrzałowa na osiedlu. Zabiję tego Słuchaj, sieć, musimy oczyścić ranę. Przestań, gdzie ty się wybierasz? Uspokój się. Dwie kropelki jedna po drugiej. Oczyszczamy ranę uciskową. Dobrze. Doktor, on do mnie strzelał, kumpel mój własny chciał mnie zabić. Spokojnie, już się tobą zajmiemy. Robimy wszystko, żeby było wszystko dobrze. Okej. Okay. Czy ja umrę? Postaramy się, żeby było wszystko dobrze. Doktorze, akcja serca 80 na minutę, ciśnienie 150 na 89, saturacja 99. Uciskamy ranę, jedziemy na tomografię. Dobrze. Stan pacjenta jest poważny, ale stabilny. Chłopak ma ranę postrzałową okolic podbrzusza. Żeby móc jak najszybciej operować, musimy wykonać tomografię komputerową jamy brzusznej i sprawdzić, jak rozległe są obrażenia. Na szczęście drugi chłopak ma tylko draśnięte ramię. Zabiję. Chłopak zastrzelonej dziewczyny chce zemścić się na sprawcy. Postanowił go znaleźć i przeszkodzić lekarzom w ratowaniu. Jak stary się dowie, że w szpitalu jest ten, który zabił jego córeczkę, ewakuujmy szpital. Raz, dwa, szybciutko. Postrzelił Fabiana. Hej, ja też dostałem w rękę. Gdzie on jest? Patrzeć rękę. Lekarze go ratują w tamtej sali. Wracaj ze mną. Zabiję na salę, słyszysz? Syna. No gdzie idzie? Zabiję sukinsyna. Czekaj. Wpuśćcie mnie. Halo, dlaczego go ratujesz? Proszę pana. Niech się pan odsunie, spokojnie. Niech się odsunie, to jest morderca, bandyta. To są lekarze, proszę pana, ich obowiązkiem jest ratowanie życia, każdego życia. Ale on zabił moją córkę. A twoja córka nie jest kurwa pępkiem świata! I na pewno nie jest pępkiem tego odcinka, więc już spokój. Doktor Piotr Wójtowicz i doktor Wojciech Jarosz zrobili kolejną defibrylację i wciąż reanimują pacjenta. Chłopak otrzymał kolejną dawkę adrenaliny, jednak parametry życiowe nie poprawiają się. Strzelam. Cholera, asystolia. No obudź się, chłopie! Wojtek, on nie żyje. Zgon 18:53, powiem matce. Proszę pani, nie udało nam się uratować pani syna. I ten z tyłu ojciec teraz będzie tak, z kieszeni powinien kurwa pikolo wyciągnąć i tak jest! Przykro mi, przepraszam bardzo. Doktorze, nie. Artur. Dziecko. Artur.
Chyba nigdy nie było odcinka, w którym umarło więcej niż dwie osoby, a cztery? No kurwa, lecimy po rekord, nie? Może jeszcze po drodze się karetka rozpierdoli na skrzyżowaniu, nie wiem. Mój Artur, moje dziecko, to niemożliwe, ja nic nie rozumiem z tego, co się tutaj stało. Jak on mógł zrobić coś tak potwornego? Gdzie popełniłam błąd? Chciałabym zasnąć i nigdy się już nie obudzić. No widzisz, Arturowi się udało. Doktor Robert Szewczyk wykonał tomografię komputerową jamy brzusznej postrzelonego ucznia i zabiera teraz pacjenta na salę operacyjną. Tymczasem policja wyprowadza ze szpitala zszokowaną matkę zabójcy. Proszę się odsunąć. Następnego chłopaka zabierają na operację. Módl się, kobieto, żeby przeżył, bo inaczej będziesz miała kolejne życie na sumieniu. Doktorze, czy to prawda? Tak, niestety prawda, proszę. Ale uratujecie go. Nie wiem, zabierzcie pan. Dobrze. Ja was przepraszam państwa. Niech mi pani zejdzie z oczu. No to jest przykre, dobra, jakby kurwa, to jest strasznie przykre, że ten chłop się do niej przypierdala. Jakby ona jest w szoku, ona ma traumę życia. Ja rozumiem, umarło ci dziecko, ale jej dziecko umarło i zabiło inne dzieci. To jest jeszcze bardziej popierdolone dla niej. Nauczmy się jako społeczeństwo rozumieć ludzkie emocje, kurwa. Pan dzisiaj jedzie na ten pogrzeb Anity? Tak, za godzinę się zaczyna. Mam taką prośbę. Mógłby pan też zanieść kwiaty ode mnie i zapalić znicz? No, oczywiście. Okej, widzowie, żarty żartami, stand-up stand-upem. Było śmiesznie, wiadomo, że śmiejemy się z wyreżyserowanego odcinka, z scenariusza, z nieistniejących postaci, a nie z prawdziwej sytuacji. Ale całkowicie off śmiech, pamiętajcie, żeby dbać o wasze zdrowie psychiczne. Nie ma wśród nas normalnych ludzi. Pamiętajcie, żeby ufać uważnie, troszczyć się o bliskich, żeby zgłaszać, jeżeli wydaje wam się coś podejrzane, i reagować na jakieś złe przesłanki z otoczenia. A jeżeli wy poczujecie, że coś się u was staje, ja nie wiem jak to działa, czy to jest taki przełącznik nagle, czy to się systematycznie jakoś po prostu idzie w złą stronę, ale jeżeli coś poczujecie, że jest nie tak, to rozmawiajcie z ludźmi i rozmawiajcie dookoła, otwórzcie się na pomoc i to jest mega istotne, żebyście odbierali pomoc od innych, bo są ludzie wokół, którzy chcą pomóc i są ludzie wokół, którzy mogą pomóc, tylko my musimy im na to pozwolić. I wszyscy wiemy, że ja tutaj mam bardzo czarny humor i bardzo specyficzny humor. Oczywiście nie śmieję się z tragedii ludzkiej i to jest straszne, bo takie sytuacje jak w dzisiejszym odcinku miały miejsce naprawdę. Takie i nawet gorsze. I musimy mieć szacunek do tego, że ci ludzie walczyli o życie. Dużo ludzi z takich sytuacji niestety tej walki nie wygrało. Możemy się śmiać z wykreowanego odcinka, bo oglądając filmy też napotykamy się tam na śmierć, które są często pokazane w sposób komediowy, ponieważ to wszystko jest wyreżyserowane, ale jak dochodzi co do czego, żebyście nie zrozumieli mnie źle, żebym nie został scancelowany, nie jestem psychopatą. Nie popieram takich rzeczy, jak się tutaj dzieją. To nie jest coś, z czego ja czerpię przyjemność. Wolałbym, żeby raczej na świecie panował pokój i wszyscy się kochali. Ja mogę wyzywać ludzi w internecie, spoko, jakieś tam postacie w paradokumentach, ale nigdy nie powiem złego słowa o aktorach. Chciałem tak zakończyć ten odcinek puentą. To był taki odcinek, którego nigdy nie było na moim kanale. Tu się działo strasznie dużo, tu się stało troszeczkę za dużo, troszeczkę. To jest strasznie dużo kontentu, aż przesył. Ale przynajmniej mamy z tego jakieś przesłanie i dbajcie o siebie, dobra? Dbajcie o siebie.